Kochani, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o żmijowcu, ale najpierw pokażę wspaniałych trzech braci. Rośliny bardzo do siebie podobne o pokrewnym działaniu. To jest żywokost lekarski, znany wszystkim, ogórecznik. W niewielu ogródkach widziałam ogórecznik oraz dzisiejszy bohater, czyli żmijowiec. To są wszystko rośliny, które mają wiele różnych właściwości, a w większości mogą właśnie łagodzić bóle spowodowane czy jakimiś obrzękami, jakimiś urazami. I teraz nawiążę tak krótko do medycyny, którą my się zajmujemy, że nie ma czegoś takiego jak bezsensowny ból, bo każdy ból ma swój sens i cel. I my głęboko jesteśmy przekonani o tym, że jest konsekwencją przeżycia przez nas jakiejś trudności życiowej, kiedy na przykład nie mogliśmy zamanipulować jakąś sytuacją, a manipulujemy, układamy sytuację dłońmi, rękoma. Więc jeżeli mamy ciągle te myśli, że ja nie mogę zamanipulować sytuacją, nie mogę ułożyć sytuacji, jakbym chciała, to tak jakby ten mój narząd, ta część narządu ruchu, te dłonie, wykonywały 100, 1000, 10 tysięcy ruchów, próbując ułożyć sytuację, jakbym chciała, ale ostatecznie nie robią tego. I w efekcie powstaje ból, który jest podobny do tego, gdybyśmy przepracowali na przykład dłonie. Więc musimy załatwić tę sprawę i ułożyć sytuację życiową, jakbyśmy chcieli, albo odpuścić. I wtedy dopiero te wszystkie specjały Matki Natury nam pomogą. Żmijowiec. Żmijowiec nazywa się inaczej smoczą wieżą. Dlaczego? Bo jak zobaczymy tutaj, zobaczcie na... Ja może tu dam go na chwilę na stół. Jak zobaczymy, jak on rośnie, jak wygląda taki poszczególny pęd, to jest tak, jakby tutaj był trzon wieży, jakiegoś wieżowca, na przykład szyb windy, i na każdym piętrze pojawia się piękny kwiat. Na każdym piętrze kwiat. Dlaczego w ogóle, skąd ta nazwa z kolei żmijowiec? Bo jak teraz weźmiecie lupę, tu się nam tego pewnie nie uda pokazać, i pod lupą przyjrzymy się wnętrzu tego kwiatka, to każdy tutaj z tych słupeczków w środku jest na końcu taki rozgałęziony, tak jakbyśmy zobaczyli, o, mamy naszych gości. To jest loszka, która wybrała sobie z całej gromadki trzy najsilniejsze, największe pasiaczki, i ona teraz szkoli je do samodzielnego życia i ciągle tu przychodzą, bo lubią te smakołyki, które im rzucamy. No więc wracając do żmijowca, więc ten pręcik, który tutaj jest w środku kwiatka, on się tak właśnie rozdwaja jak język żmii. I tu jest jeszcze fajna rzecz, że żmija może nas ukąsić. I teraz żmijowiec również ma takie działanie, że jeżeli my zostaniemy pokąsani, pogryzieni na przykład przez mrówki albo na przykład przez komary, to wtedy po prostu albo właśnie zaraz będę pokazywać, jak robić specjalny ocet ze żmijowca, albo możemy po prostu nawet tak doraźnie wziąć te kwiatki, rozetrzeć i posmarować. I wtedy złagodzi to objawy ukąszenia. Ale dzisiaj będziemy robić ocet ze żmijowca. Jest jeszcze ciekawa rzecz, że żmijowiec to jest taka roślina, taki kwiat, który kwitnie nawet 100 dni, a nieraz zdarza się, że więcej. 100 dni to są 3 miesiące. Ponad 3 miesiące pięknych kwiatów. U nas żmijowiec tutaj rośnie w donicach, ale na tamtej drugiej działce jest w każdej grządce, w każdej. W zeszłym roku, to jest nasze zeszłoroczne odkrycie, akurat żmijowiec rósł z cukiniami i choć
na sąsiednich działkach był problem, jakaś zaraza padła właśnie na dyniowate, to u nas był przepiękny plon, zbiór aż do jesieni. Cukinii, dyni. Uważamy, że zrobił to żmijowiec. Więc jak teraz możemy zrobić coś, co będzie dla nas bardzo fajne, przydatne, właśnie do stosowania zewnętrznego. Czyli wtedy, kiedy właśnie mamy jakieś bóle do okładów, wtedy, kiedy nas coś pokąsa, na przykład właśnie te wspomniane komary, lub na przykład jak ktoś ma cerę trądzikową, to do przemywania tej cery, do łagodzenia tego, co się dzieje na cerze, do pielęgnacji, możemy właśnie zrobić ocet ze żmijowca. Co nam teraz będzie potrzebne do tego octu? Te wszystkie części kwiatów, ja tutaj już mam przygotowane na gnojóweczkę. Oczywiście zobaczcie, nie może być inaczej, jak w pięknym kryształowym wazonie ogórecznik czeka. Mam nadzieję, że mi się to nie przewróci. Co będzie do tego potrzebne? Oczywiście słój, kwitnące gałązki żmijowca, woda, wcześniej ugotowana z cukrem, w takiej proporcji, że na każdy litr wody dajemy 4 do 5 nawet łyżek cukru. To jest zagotowane i przestudzone. Będzie też potrzebny ocet, jakiś taki naturalny, ocet jabłkowy. I dodajemy do tego roztworu ocet jabłkowy po to, żeby rozpocząć proces właśnie tworzenia się octu, ponieważ żmijowiec nie jest taką rośliną, która chętnie poddaje się przerobieniu na ocet, więc musimy troszeczkę temu pomóc. Nieraz też jest tak, że jak robimy własne octy, to zaczynają się robić takie coś takiego jak takie gluty, taki kisiel. I to znaczy, że proces nie zmierza w dobrym kierunku i właśnie wtedy najlepiej jest znowu dodać kilka łyżek octu jabłkowego, żeby dobrze nam się ten ocet wytwarzał, robił. Także pamiętajcie, to jest ocet, którego nie używamy do części spożywczych. Żmijowiec też jest znany z tego, że ma takie działanie rozluźniające, uspokajające. I kiedyś na przykład mówiło się, czy wierzyło się w to, to jest w ogóle bardzo piękna historia, że jeżeli ktoś nosi przy sobie żmijowiec, w kieszeni na przykład, kwiaty żmijowca, taki pęd, gdzieś schowany, to znaczy, że dzięki temu może zawsze zachować swoją godność. Dlatego, że właśnie skoro żmijowiec tak działa uspokajająco, to pozwala on pohamować emocje. Czyli zwłaszcza te takie, wiecie, złość, agresja, krzyki. No bo rzeczywiście, jeżeli tak sobie spojrzymy na relacje między ludźmi i na przykład widzimy, że ktoś krzyczy albo przeklina lub jest na przykład bardzo zły, czy porwały go emocje, to jesteśmy troszeczkę tym też zdegustowani i nawet jeżeli to nas bezpośrednio nie dotyczy, to nie czujemy się przyjemnie w tej sytuacji. I wtedy ta osoba traci godność i my też tracimy, no bo jesteśmy chcąc, nie chcąc również w tej sytuacji. Ile będzie potrzebne pociętego żmijowca? Niedużo. Słuchajcie, gdzieś 1/3 tego słoika. To jest zresztą taka ogólna zasada robienia też octów. 1/3 pojemnika. Już zaraz będzie wystarczająco dużo. Nieubitego. Jest 1/3? Czy jeszcze? Jeszcze troszeczkę. Szkoda mi tego całego żmijowca, ale przecież z drugiej strony zależy mi też na tym, żeby był ten ocet. Ważne też jest to, żeby mieszać octy. To jest podstawa zresztą, czy gnojówki, czy ocet mieszamy.
jeżeli na przykład teraz ten żmijowiec byłby brudny, na przykład, nie wiem, od ziemi, no to oczywiście, że przed takim zrobieniem z niego octu, czy przed włożeniem do słoika, myjemy te rośliny. Dobrze, ostatnia gałązka i już więcej tego nie daję. Tu są jakieś takie listki nieładne, to je usuwam. I teraz, co jest ważne, słuchajcie, w tym occie? Że tak, robimy pierwsze zalewanie, nie ubijamy tego. Robimy pierwsze zalewanie, czyli ta woda z cukrem. Jeżeli ktoś na przykład lubi używać do octu zamiast cukru miód, to tutaj jego jest go szkoda, nie? To nie ma w ogóle sensu używanie miodu, bo potrzebne jest to słodkie, żeby rozpocząć ten proces. To jest pożywienie w zasadzie w tym procesie, który pozwala przerobić ten płyn na ocet. Więc w zasadzie jest to obojętne, co to będzie, czy to będzie cukier, czy to będzie miód, więc szkoda tego miodu. My bierzemy cukier i nie napełniamy słoja do końca, bo tutaj będzie zachodził proces fermentacji i to będzie potrzebowało miejsca. I teraz jeszcze wlewamy ocet. O, wskoczyła mi matka octowa. I o, jest tu matka octowa, czyli o, też taki glucik fajny. I teraz mieszam to. I teraz to będzie sobie stało i czekało, ale musi być przykryte jakimś przewiewnym materiałem, na przykład pieluchą tetrową. Gumeczka się też przyda. I teraz zobaczcie. To jest pierwszy dzień, kiedy nastawiłam żmijowiec na ocet i codziennie mieszam. Codziennie mieszam, nawet kilka razy dziennie, żeby pobudzić ten proces tworzenia się octu. Będziemy go trzymać przykrytego pieluszką tetrową, zaciągniętego gumką w jakimś ciemnym miejscu. I w momencie, kiedy wszystkie te rośliny opadną na dół, na dno, to będzie znak, żebyśmy odcedzili roztwór od tych kwiatów. Przecedzimy to. Kwiaty pójdą sobie na przykład na kompostownik i my wtedy w słoju już będziemy trzymać tylko ten wstępny ocet. Nie będziemy go już mieszać. Mieszamy tylko w tym pierwszym etapie. W drugim etapie nie mieszamy. Czekamy, bo być może na powierzchni wytworzy się właśnie taka galaretka, czyli matka octowa, która pozwoli nam szybciej przygotować kolejne jakieś inne octy, czy to z jabłek, czy to z ze żmijowca, czy z jakichś innych roślin. I będziemy czekać, powiedzmy, gdzieś miesiąc i po tym miesiącu, po 4 tygodniach, przyjdzie czas na poprzelewanie do mniejszych buteleczek, do małych słoiczków gotowego już octu. I wtedy ten ocet w tych mniejszych pojemnikach pozostawimy w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, chłodniejszym, czyli na przykład w garażu albo w piwnicy. I on przez kolejne tygodnie będzie się klarował. A później, kiedy nas coś zaboli, kiedy właśnie będzie bolał palec, czy kość, czy będziemy mieć czy staw, czy doznamy jakiegoś urazu, to po prostu weźmiemy sobie ten ocet ze żmijowca i to miejsce wysmarujemy. Albo na przykład, jeżeli będę chciała mieć ładniejszą cerę, albo pojawią mi się jakieś tam zmiany, których nie chcę, no to wtedy sobie po prostu przetrę twarz albo plecy właśnie tym własnoręcznie wykonanym octem
ze żmijowca. Wspaniała roślina, piękny kwiat. Teraz już jest za późno na sadzenie żmijowca, chociaż ostatnio na działce posadziłam taką małą rozsadę. Teraz jest dopiero koniec czerwca, to jeszcze mamy cały lipiec, sierpień, wrzesień. Jeżeli uda się dostać gotową rozsadę żmijowca, to może jeszcze uda się wyhodować na swojej działce swoje kwiaty. Ale na pewno są przepiękne. Przepiękne.